kiedy wiemy, że za bardzo wkręciłyśmy się w deku? Może wtedy, gdy na widok serwetki ręce nam drżą, a ciśnienie skacze. Tak mi się ten obrazek z jajeczkami spodobał, że nie mogłam przestać kleić. Jak widzicie, lądował wszędzie, na koszyczkach, pudełkach, na jajkach. Był taki moment, że aż strach było do ręki wziąć patelnię albo garnek. Na dobry początek od razu ozdobiłam 4 przedmioty. Bardzo podobnie, ale jednak troszkę inaczej. Mając nadzieję, że Was moją miłością zarażę, coś Wam się spodoba i może coś podobnego zrobicie. Obecnie wielkanocna rodzinka w całości prezentuje się tak, ale chyba jeszcze nie powiedziałam ostatniego słowa. A serwetka, a właściwie serwetki, bo mamy je w 2 rozmiarach, która skradła moje serce, wygląda tak. A w tym filmie ozdobię koszyczek drewniany, kwadratowe pudełko, pudełko z łuby, no i jajko oraz podstawkę. Do projektu wybrałam jajko plastikowe, ponieważ ono ma gładszą powierzchnię niż jajko styropianowe. Natomiast ma szef, który po prostu trzeba zedrzeć. Lazur, czyli taka szlachetna bejca w kolorze orzechowym. Idealnie pasuje do mojej pięknej serwetki. Zasada jest taka, że w tych pracach albo coś jest białe, albo jest orzechowe. Doły pudełek na brązowo, środek koszyczka na brązowo i stojaczek na brązowo. Uwielbiam ten preparat, czyli lazur, ponieważ on wszystko wybacza, nie robi zacieków i pięknie kryje. Po wyschnięciu wszystkie pomalowane powierzchnie przelatuję papierem ściernym. A teraz wszystko, co nie jest brązowe, przemalowuję białą farbą akrylową. Jajko też maluję na biało, bo dzięki temu będzie mi na nim serwetka lepiej siedziała. Serwetkę jak zwykle rozwarstwiam, a następnie pędzelkiem z wodą obrysowuję i odrywam niepotrzebne jej części. Tło serwetki jest idealnie białe oraz powierzchnie, na które będę ją przyklejała, także są białe, więc nie trzeba się jakoś szczególnie starać, bo i tak tych brzegów nie będzie widać. Do przyklejania użyję kleju do deku bardzo już stary i wyjechany oraz koszulki do dokumentów i karty z Hebe. Ten sposób przyklejania jest świetny, po prostu zero zmarszczek. Jedyny mały streścik to przyłożenie serwetki. Trzeba ją we właściwym miejscu za pierwszym razem położyć, a potem to już tylko kwestia wygładzenia. Czyli cienko smarujemy klejem, przykładamy serwetkę, wygładzamy przez koszulkę do dokumentów, ściągamy koszulkę, a następnie całość natychmiast pokrywamy cienką warstwą kleju. Dokładnie w ten sam sposób przyklejam serwetkę na pudełko z łuby, ale tym razem wybrałam po prostu większą serwetkę. Natomiast z koszyczkiem i jajkiem warto troszkę pokombinować. Zarówno na koszyczku, jak i na jajku znakomicie sprawdza się wzór zarówno z dużej, jak i z mniejszej serwetki. Sama nie potrafiłam zdecydować, który wygląda lepiej, więc na jajku i na koszyczku z jednej strony jest duży wzór, a z drugiej mały. Może w tej chwili tego bardzo nie widać, ale na samym końcu, gdy pokazuję Wam gotowe przedmioty, zwróćcie na to uwagę i wybierzcie, który wzór Wam się lepiej podoba, ten mały czy ten duży. Duże wzory, przy których nic nie kombinuję, najlepiej przykleja mi się w tej chwili nową metodą, czyli przy pomocy koszulki i karty kredytowej. Natomiast kombinowanie, czyli tak jak tutaj widzicie, dodawanie pewnych elementów, żeby stworzyły spójną całość, najlepiej mimo wszystko klei mi się po staremu. Nawet jeżeli gdzieś pojawią się przy klejeniu drobne zmarszczki, to wiecie, to nie robi na mnie żadnego wrażenia. A po bokach koszyczka także z jednej strony wzór z małej, a z drugiej wzór z dużej serwetki. Uwaga, pokazuję, jak myślicie, który wzór lepiej tutaj pasuje, mały czy duży, sama nie wiem. A na jajku, tak jak na koszyczku, z jednej strony duże jajca, a z drugiej maleńkie. Na jajku przyklejam wzory w 2 etapach. Najpierw przykleiłam jajka i wszystko wysuszyłam. A gdy jajka wyschły, w 2 etapie dopiero przykleiłam gałązki. Wszystko suszę, a potem lakieruję przynajmniej 1 raz lakierem akrylowym matowym. A po co lakieruję, skoro używam kleju z werniksem, czyli z lakierem, a lazur wcale nie wymaga lakierowania?
po pierwsze, lakier podnosi jakość i trwałość naszych wyrobów. A po drugie, jeżeli coś mi nie wyjdzie, gdzieś coś źle namaluję, to z lakieru bez problemu to mogę usunąć. Ponieważ po lakierowaniu przychodzi czas na najprzyjemniejszy program dowolny, na wszystkie upiększające dodatki. I po co się przy tym stresować? Lepiej polakierować. Pierwszy etap postarzania, czyli chlapanie. Pędzel wachlarzykowy daje duże kropy, a szczoteczka do zębów robi drobniutki rozbrysk. Jeżeli macie ochotę, a ja zawsze mam, to można porobić kropeczki. Jak zwykle używam do tego wychołaczki oraz farby koloru ekry. Można zrobić biały, ale biały w tym wypadku by jeszcze bardziej kontrastował, a ja tego nie chciałam. Odrobina szaleństwa w kropkach nigdy nie zaszkodzi. Zamiast pojedynczych porobiłam takie zgrupowane po trzy. To kwadratowe pudełeczko, jedyne z całego zestawu, ma zostać, powiedzmy, eleganckie. Nie jest pochlapane i nie będzie miało postarzonych brzegów, natomiast dodam mu szablony i koronki. Szablon spryskałam klejem tymczasowym i dzięki temu świetnie klei się do każdej powierzchni. Bardzo lubię te szablony, bo one nie są ani cienkie, ani grube, dzięki czemu świetnie nadają się zarówno do farb, jak i do past. A ja w tym wypadku użyłam primera w paście, ponieważ daje piękną wypukłość oraz idealną biel. A teraz postarzanie brzegów. To jest pędzel gąbkowy. Delikatnie go moczę i wyciskam i dopiero wtedy takim wilgotnym postarzam brzegi. Rozrabiam pasujące kolory. Pierwszy przelot jest bardzo jaśniutki, taki delikatny. Jeżeli chcę ciemniej, to robię to drugim przelotem. Uwielbiam takie przyciemnienia brzegów. Dla mnie to praktycznie zawsze świetnie wygląda. Koszyczek gotowy, a pudełko z łuby postarzam dokładnie w ten sam sposób. A jeżeli macie ochotę, to powierzchnię pomalowaną lazurem także można troszkę wycieniować. Do swoich prac uwielbiam dodawać sznurki, koronki albo wstążeczki. Uważam, że to często one robią całą robotę i dzięki nim nasza praca jest na przykład romantyczna albo delikatna. Jeżeli też kochacie takie drobiazgi, to zapraszam do naszego sklepu inspirello.pl, bo mamy fajny wybór i jest ich coraz więcej. Nie będę gołosłowna. Jedna koronka wygląda fajnie, ale gdy dodam drugą... Moje podejście do tematu jest takie, koronek i dodatków nigdy za dużo. Właśnie, to jest lakier 3D i dzięki niemu podniosę elegancję mojego pudełeczka na wyższy poziom. Ma fajną, delikatną końcówkę, co pozwala nabłyszczać tylko pewne elementy na naszej pracy. W dodatku się fajnie samopoziomuje, a ja nabłyszczyłam jajka oraz gałązki. Ale pamiętajcie, że ten lakier na jajka się nie nadaje, bo będzie ściekał. On się sprawdza tylko na prostych powierzchniach. Dodatki można kupić gotowe albo zrobić coś samodzielnie. A to jak zwykle moje ulubione stemple odbite w glince super lekkiej. Wystarczy odbić, wyciąć, pomalować i naprawdę świetnie to wygląda, a przynajmniej ja ten dodatek uwielbiam. Eleganckie kwadratowe pudełeczko i eleganckie koronki, tylko którą wybrać, obie pasują. Jeszcze tylko uchwyt, chwościk, nóżki i można powiedzieć, że jest gotowe. No i jeszcze na koniec zostało jajeczko. Nóżkę zawsze doklejam. Trzyma się świetnie, nie ma się co martwić, raczej nie odpadnie. Troszkę piórek, żeby podbić klimat świąteczny, no i jakaś delikatna wstążeczka, żeby nie zaburzała nam odbioru całości. I jeszcze koszyczek, prawie o nim zapomniałam. Ponownie tabliczka z linki super lekkiej z odbitą pieczątką, no i jakaś kokardka. Koszyczek fajny, więc kokardka musi być urocza. A tak prezentuje się cała, gotowa jajcarska rodzina. Nawet nie chce mi się zmieścić w kadrze, więc będę pokazywała osobno. I teraz pytanie za 100 punktów. Jeżeli macie wybrać sobie jedną rzecz z tego zestawu, to co by to było? Jajko, kwadratowe pudełko, okrągłe pudełko, czy może koszyczek? I jeszcze jedno pytanie. Czy ta serwetka naprawdę jest taka śliczna? Naprawdę jest taka odjazdowa, czy tylko mi się wydaje? Kochani, dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że dotrwaliście do końca, bo ten film się ciągnie już ponad 11 minut i prawie końca nie widać, bo jeszcze jak zwykle na końcu wstawię Wam fotki. Dziękuję za uwagę. Jak zwykle pod filmem macie linki do wszystkich produktów, których używałam. A ja Was serdecznie zapraszam za tydzień, czyli na kolejną niedzielę z inspirello.pl.
Została mi jeszcze chwila czasu, więc zaproszę Was w jeszcze jedno fajne miejsce. Jeżeli jesteście na Facebooku, to zajrzyjcie na Inspirello i Przyjaciele. Super miejsce, super ludzie, piękne inspiracje i dużo dobrych wibracji. Do zobaczenia!